tutaj mamy w tej chwili Kalifornię w wersji Coast. Kalifornię rozróżniamy z grubsza dwie wersje. Mamy Kalifornię bez mebli kuchennych, krótko mówiąc, czyli taka wersja 5-7 miejscowa, podnoszona oczywiście dachem sypialnym, plus wersja z zabudową kuchenną. Tutaj mamy auto z zabudową kuchenną, wersję Coast, bo jeszcze istnieje wersja Ocean. Ocean troszeczkę bogatsza, dach podnoszony elektrycznie, inny kolor tapicerek, inny kolor mebli i troszeczkę bogatsze wyposażenie. Tutaj mamy wersję Coast i ta z kolei też wersja, jest to wersja Edition, czyli wersja z okleiną bardziej sportową, czarnym dachem, czarnymi lusterkami, też standardem, troszeczkę wyższy niż klasyczny Coast. Ten samochód tutaj prezentowany jest autem 5-miejscowym na co dzień. Fotel obrotowy, tak jak tutaj widać. Kanapa do spania, dwuosobowa i zarazem też do siedzenia dla dwóch osób. Natomiast jako camper ten fotel musimy wypinać. Na co dzień 5-miejscowe auto, jako camper 4-miejscowe z 4 miejscami do spania. Markiza wysuwana na korbkę. Możliwość do kupienia przedsionka, ale to już poza akcesoriami Volkswagena. Ten samochód w ciekawym kolorze, jest to nowy lakier, który jest w T61. Przedstawię troszeczkę w środku, zapraszam. Tak, na szybko auto jest zupełnie świeże, dopiero z fabryki przyjechało. Także jeszcze nie rozpakowaliśmy dokładnie. Natomiast taca budowa kuchenna i co tutaj mieścimy? To jest blat roboczy, czyli też szklane szybki. Tutaj mamy zlewik, dodatkowo miseczka. Zbiorniki wody w aucie są 30-litrowe, czyli 30 litrów na czystą wodę i na szarą. I to się mieści wszystko w samochodzie. Tutaj mamy z kolei kuchenkę dwupalnikową, zasilaną gazem. Z tyłu jest miejsce na butlę gazową, którą trzeba się wyposażyć. Także to jest to i lodóweczka. Taka naprawdę spora lodówka, która może też mrozić i to całkiem mocno. Sterowanie lodówką, sterowaniem tym całą zabudową kamperową, ogrzewaniem i tak dalej, jest to panel nad głową kierowcy i pasażera, gdzie tam ustawiamy sobie natężenie, raczej czy ciepło, ilość ciepła, jak ma mocno grzać, ustawiamy sobie temperaturę, ustawiamy temperaturę lodówki, jak mocno ma chłodzić. Wracając do mebli, mamy tutaj szafki na różne elementy, czy na sztućce, czy na jakieś talerze, miski. I szafkę jeszcze z tej strony. Tam gdzieś w głębi będzie zawór spustu wody. Tamtędy można spuścić szarą wodę. Tak, czyli tędy spuszczamy. Przy tylnym kole jest miejsce, gdzie ta woda nam zlatuje. Stolik wewnętrzny, który... No teraz chyba go nie otworzymy przez ten fotel nieszczęsny. Natomiast postaramy się, nie uda się. Ten fotel, tak jak mówiłem, kamperowo on się nam nie przydaje, natomiast do codziennej jazdy jak najbardziej. I stolik, który wystawiamy, stolik, który możemy być też stołem roboczym, czy możemy go sobie tu wystawić i zapiąć o zagłówek i będzie takim poszerzeniem stołu blatu roboczego. Co dalej? Mamy szafeczki w aucie. Ten samochód dodatkowo jest wyposażony w safe. Tak, czyli mamy taki sejfik na jakieś dokumenty, pieniądze w głębi, na klucz. Co dalej? Zasłonki. Tutaj mamy taką zasłonkę nietypową, taka bardziej na przyprawy. Natomiast tutaj mamy zasłonki, wszystkie szyby są zasłaniane w ten sposób. Ta szybka jest uchylana, czyli jak coś tutaj gotujemy, to... Wszystkie te opary mogą wydostać się na zewnątrz pojazdu. Samochód jest wyposażony w trzystrefową klimatyzację, czyli prawa, lewa strona plus osobne sterowanie z tyłu, które mamy tutaj za kamerą. Jest sterownik klimatyzacji w tylnej części. I czyli pasażerowie sami regulują sobie temperaturę wewnątrz pojazdu. Oczywiście jest to klimatyzacja nie postojowa, tylko klimatyzacja z pracy silnika. Dodatkowa szafka. I każdy centymetr w tym aucie jest wykorzystany. Dodatkowe miejsce na przechowywanie rzeczy. I co jeszcze? Mamy szufladę na pościel w tym miejscu. Tylko fotelik, jak tutaj w tym przypadku nam przeszkadza, tak jak wspomniałem wcześniej. Dodatkowe mamy tu miejsce,
gdzie jak wypniemy ten element, można przerzucić jakiś dłuższy element przez całą długość praktycznie pojazdu. Kanapa przesuwana pracuje na szynach i rozkładana do spania bardzo prostym mechanizmem, tylko trzeba ją przesunąć do przodu, a tego też w tej chwili nie zrobimy przez fotel. Także ten fotel jest fajny na co dzień, natomiast jako kamper do rozwiązania kamperowego nam będzie bardzo przeszkadzał. Chodźmy do tyłu. W tylnej części mamy przedłużenie spania, czyli te zagłuchy, tak jak widać, się chowają, kanapę suwamy do przodu, rozkładamy i kanapa zarazem jest materacem. I to jest klasyczny materac kalifornijski. Natomiast ten samochód jest wyposażony w tak zwaną nakładkę jeszcze komfortową. Czyli dla nie każdego klienta pasuje ta twardość materaca, to ten jest bardziej miękki i rozkłada się na całą długość łóżka dolnego i bardziej komfortowo jest w tym pojeździe. Co więcej, Kalifornia T61 zmieniło się troszeczkę stelaż mocowania tego materaca, tego łóżka. Wcześniej było na kracie, teraz mamy na płycie i ta płyta ma fajne związanie, bo ona jest regulowana, czyli możemy na ząbkach sobie poregulować, tak zostawić, sięgnąć po bagaże. W tej części mamy ciąg dalszy szafek, a tu natomiast mamy złącze prysznicowe zewnętrzne. Czyli tutaj możemy wykorzystać to złącze do prysznica zewnętrznego. W akcesoriach Volkswagena mamy możliwość zamówienia namiotu na klapę. To też jest fajne rozwiązanie, że nikt nas nie będzie obserwował, jak będziemy brać prysznic. Wracając jeszcze raz do tej szafki, jednej rzeczy zapomniałem. W tej szafce mieści się, postaram się to wyjąć, ale przy tym łóżku sekundę. Tak, to wszystko jest na centymetry i to wszystko musi się zmieścić. Tu mamy tak naprawdę zbiornik czystej wody. I w tym zbiorniku jest miejsce na butlę gazową. Tutaj wpinamy butlę gazową. Są zawory, wszystko jest tutaj, mamy wyposażone. Mamy nawet klin, żeby ta butla w czasie jazdy nie pracowała, nie stukała. I przy okazji mamy tutaj zawór spustu czystej wody. Czyli jeżeli na zimę chcemy opróżnić zbiorniki, to jest dodatkowo zawór na spustu czystej wody. W głębi mamy bezpieczniki, jeżeli chodzi o instalację 230. Bo samochód wyposażony jest w instalację 230 zasilaną z zewnątrz, czyli na polach kempingowych podłączymy się pod prąd 230 i mamy w aucie 230. I przy okazji to podłączenie powoduje, że ładuje nam się baterie. Natomiast oprócz tego samochód jest wyposażony w przetwornicę, też 230, czyli z pracy silnika mamy możliwość jeszcze podłączenia sobie laptopa, podładowania się. Co więcej, w tylnej części schowane są krzesełka turystyczne. Mamy miejsce na dwa krzesełka turystyczne, bardzo wygodne i nie zajmuje nam miejsca w przestrzeni bagażowej. Natomiast stolik turystyczny, zewnętrzny, taki wystawiany, jest schowany w drzwiach przesuwnych, czyli też wszystko ma swoje miejsce. Ten stolik tutaj może uchylę tak, żeby zobaczyć kamerą od tamtej strony, że jest tam stolik. I postaram się go wyjąć. Tylko musimy troszeczkę tutaj miejscami zrobić. I mamy stoliczek. Stoliczek z trzema nogami, jedna z tych nóg jest regulowana, żeby ustawić poziom. I odpinamy nogi, stawiamy. Także proste rozwiązanie. Zapraszam do środka, pokażę Wam jeszcze wyświetlacz sterowania kamperowego, że tak powiem, w Kalifornii. Tu mamy wyświetlacz całego centrum sterowania i tutaj widzimy poziomy zbiorników czystej wody, szarej wody, poziom ładowania akumulatora dodatkowego. Tak, i zarazem mamy sterowanie, czyli mamy maksymalne ładowanie do dodatkowej baterii, mamy sterowanie lodówką, mamy sterowanie ogrzewaniem postojowym. Ogrzewanie oczywiście jest powietrzne, jedyne słuszne w tego typu samochodach. Mamy też możliwość, musi być uruchomiony, mamy możliwość sprawdzenia poziomu samochodu. On nie ma samopoziomowania, natomiast możemy sprawdzić
Czy stoimy na równym, na równo? Czy musimy jakiś, skorzystać z jakichś podkładów? Budzik, tryb kempingowy, czy możemy ustawić tryb kempingowy, nie wyłącza nam się alarm wtedy w trakcie spania. Natomiast idąc dalej, tutaj mamy schowane łóżko. To jest pierwsze odpalenie zawsze jest najtrudniejsze. I tutaj jest, tak jak mówiłem, wersja Coast, czyli ma dach otwierany ręcznie, nie elektrycznie. Są zapięcia zabezpieczające. Natomiast tutaj odpinamy wtedy z obu stron. No i odpalenie. Sekundę, muszę się dostać. Podnieśliśmy dach, podnieśliśmy łóżko i można w aucie następująco funkcjonować. Jeszcze to widzę, trochę śniegu jest. Z boku mamy otwierane miejsca moskitiery. Przód jest też otwierany, moskitiera plus cała część przednia można odpiąć, zrolować. I tutaj mamy podniesione łóżko. Natomiast to łóżko, jak opuścimy na dół, wejście jest przez przednie fotele. I to możemy pokazać też przy okazji łóżko. Tylko ja tutaj wam rozświetlę trochę. Chociaż troszeczkę, żeby było jaśniej. Tak samo po bokach mamy okienka. Mamy też lampki. Tak, tutaj zapalone u góry dla pasażerów na godnym pokładzie. I każda lampka w Kalifornii przy dłuższym przytrzymaniu zmieniamy natężenie światła tej lampki. Czy możemy sobie stworzyć klimat taki, jak chcemy. Natomiast jak położymy łóżko na dół, to mamy miejsce do spania. Zapraszam z kamerą tutaj, pokażę, jak to wygląda. Tu jest całe łóżko i jest na takim stelażu. Spokojnie dwie dorosłe osoby. Łóżko wytrzymuje ponad 200 kg, także nawet takie osoby o większej wadze spokojnie, bezpiecznie mogą tutaj spać. A na co dzień możemy wziąć się właśnie do góry i możemy nastojąco fajnie sobie tutaj funkcjonować. To tyle, jeżeli chodzi o Kalifornię.